Cześć, heksymalista. I tak jak widzicie w tytule tego filmu, dlaczego jestem bullish AF? Myślę, że każdy wie, co AF oznacza. To powiem wam, że ostatnio rozmawiałem z kimś, miałem dłuższą, fajną rozmowę przy szklaneczce i tak rozważaliśmy, co nas może czekać na tym, nie tylko nawet rynku krypto, ale ogólnie. No głównie o krypto się odnoszę, tak? Ale generalnie na rynkach międzynarodowych, światowych w najbliższych latach, a nawet i dekadach. To jest bardzo oczywiście trudno przewidzieć, ale wiecie, każdy ma inną sytuację i taką osobistą. Ja mam o tyle, może nie szczęście, ale taki, no może przywilej, tak powiem, patrząc też tutaj na częste komentarze wasze, że ja jeszcze mam bliżej do trójki niż do czwórki w kalendarzu, że tak powiem, bo często widzicie, że piszecie mi, że macie już 50 i 60 i jeszcze więcej lat. Świetnie, że w takim wieku też widzę, dużo osób jest w stanie się interesować, starać się być na bieżąco z tym, co się dzieje, na przykład właśnie w krypto. Ale oczywiście no, ci młodsi mają taki no, lekki przywilej, prawda? No, statystycznie po prostu no, mam jeszcze szansę, że dla przykładu te dwie dekady jeszcze powinienem w przód zobaczyć, prawda? Statystyka bywa jaka bywa, ale, no, ale tak to wygląda, nie? Dlatego napisałem wam taki post. Taki post wam pokażę tutaj na moim Twitterze. Napisałem właśnie, że mam nadzieję, że świat i ja przetrwa, no i Bitcoin, prawda, kolejne 20 lat, bo moja perspektywa na Bitcoina to jest właśnie 20 lat. Ja myślę, gdzie wówczas, jak to może wyglądać i ja wiem, to jest nie do przewidzenia, więc nie myślcie, że wam powiem, będzie taka czy taka cena, to jest śmiechu warte. Nie o to mi chodzi. Nie chodzi nawet o to, żeby próbować to przewidzieć, tylko żeby po prostu nastawić się, oczywiście przemyśleć to i nastawić się, ja tak zrobiłem, czy rzeczywiście jest podstawa, że Bitcoin przetrwał jeszcze, ile ma lat, 13, tak, czy 14, a tu mówimy o 20. I jak to się wpasowuje w to, co się dzieje w ogóle na świecie w tej chwili? Wiemy, że jest, no jest różnie, nie? Jest ciężko. No ale dobra. No i dzisiaj chcę w związku z tym wszystkim powiedzieć, zapisać w takim swoim właśnie tutaj YouTube'owym pamiętniku swoje przemyślenia, co ja widzę, gdzie ja widzę Bitcoina w najbliższym, nie najbliższym, właśnie w dłuższej perspektywie. I mam nadzieję, że ten materiał będę mógł do niego wrócić za jakiś dłuższy, nieokreślony czas i zobaczymy, jak się zestarzeje, oby dobrze, nie? No i dobra, słuchajcie, do tego tweeta jeszcze wrócę za chwilę, bo to mam tutaj też ciekawe komentarze, ale na samym początku miałem włączony ten oto to zdjęcie i już was ostrzegam, nie myślcie, że wam chcę powiedzieć, że tutaj teraz wybijemy w górę tej bańki, prawda, tego kółka, więc oczywiście nam wyskoczy Bitcoin na 500 koła w przyszłym roku, tak by sugerował ten wykres. Jest to wykres historyczny, prawda, zobaczcie, pewnie go już nieraz widzieliście, te trzy koła to nasze trzy hossy, tu się ładnie wszystko pasuje, te, czas pomiędzy, 220 dni i tak dalej. No i z tego by wynikało, że ja tak w ogóle widzę to zdjęcie, jest prawdopodobnie tak, ono jest sprzed roku, bo my jesteśmy już gdzieś, o zobaczcie, gdzieś tutaj, gdzie teraz mam wskaźnik, no właśnie tak na tym poziomie, czyli pod 30 tysiącami i już tutaj no zbliżamy się na 2,24. Co by to oznaczało, że zobaczcie, mało czasu zostało, już wkrótce, już gdzieś na jesień, może koniec roku, powinniśmy zobaczyć wystrzał do góry. Szczyt tego, tej koła, to by było właśnie około 500 tysięcy zabita. No i cóż, no co o tym mogę powiedzieć? No ja nie spodziewam się takiego scenariusza. Myślę, że nieraz to już mówiłem, tak, ale może powtórzę, myślę, że te cykle się załamią i teraz będzie zupełnie inaczej, szczególnie dlatego, no właśnie, ważna rzecz, bo jak spojrzymy sobie, patrzcie, był pierwszy cykl i potem tu był taki stan, że nikt nie wierzył, że jeszcze Bitcoin będzie miał kolejne swoje ATH, że jak był ta bessa i ten marazm, to każdy naprawdę uważał, że lecimy na dno, że Bitcoin już po prostu umarł. No i była hossa, potem to znowu, no i była hossa.
Co mamy teraz, co jest inne? Zauważcie, że każdy czeka do HOSE. Nikt już nawet nie myśli o tym, że Bitcoin już może nie żyć, że już umarł, że leci do zera. Ktoś tam to klepnie raz na jakiś czas, ale to nie o to chodzi. Chodzi mi o ulicę, prawda? Już tak się zakorzenił ten Bitcoin, że naprawdę nikt sobie już tego nie wyobraża. Wręcz przeciwnie, każdy myśli, kiedy HOSE, a nie czy. I w związku właśnie z tym, to jest taki kolejny powód dla mnie, dlaczego uważam, że teraz będzie inaczej, musi być inaczej, no bo inaczej za dużo osób teoretycznie by zarobiło na tym, a tak nie może być, tak? Rynek tak nie działa. Tutaj jakby, tutaj musi nastąpić takie to, wiecie, no dużo ludzi musi niestety stracić, tak? Takie są brutalne zasady tej gry, więc no jestem bardzo ciekaw, nie? No ale słuchajcie, dobra, słuchajcie, załóżmy, że to ma się sprawdzić, tak? No bo to teoretycznie jest możliwe, że w przyszłym roku gdzieś mamy HOSE, no bo wiecie, wybory prezydenckie, halving Bitcoina, spoko, nie? I gdzieś tam pójdzie nam na nowe szczyty. Fajnie, to tylko pamiętajmy tam o realizacji zysków i jest picum bellum, wszyscy są szczęśliwi, nie? No dobra, ale pomyślmy o takich jeszcze innych scenariuszach, które mi się wydaje, że są bardziej prawdopodobne. Mam dla Was jeszcze tutaj, przygotowałem, bo żebym nie zapomniał. Wykres, spójrzcie, to jest 25 lat na SP500. I to jest bardzo ciekawa rzecz, którą zauważyłem. Bardzo prosta, ale interesująca. Spójrzcie na to, że ten tutaj szczyt to był rok 2000, tak, zaraz 2000. To była tak zwana ta bańka dotcomów, prawda? Tam, wiecie, internet się rozwijał i to wszystko. Był ten wystrzał, potem zobaczcie, jaka korekta. I dobiliśmy znowu w 2007 na dokładnie ten sam poziom, double top, tylko że po 7 latach i ten drastyczny zjazd, było to właśnie tutaj no te wszelkie problemy banków, tak zwany ten kryzys nieruchomościowy w 2007-2008, czy tam nawet do 9 dotrwało roku, prawda? I od tego czasu odbijamy do góry. I teraz patrzcie, w ten szczyt jest to szczyt nasz covidowy, tak? Potem był ten zjazd, teraz odbijamy do góry. Jak dobrze liczyłem, ten szczyt to było około 4850 dolara i zobaczcie, że nie doszliśmy tak wysoko tutaj, tak? Doszliśmy na jakieś 4600 i zaczęliśmy zawijać w dół. Teraz, co myślę sobie, i to by tak mi też fajnie pasowało, no bo ciężko jest jakby uwierzyć, że jak są w Stanach wybory prezydenckie, że giełda leci łeb na szyję. To jest mało prawdopodobne, bo oni tam takie sztuczki, takie kombinacje oni na głowach stają, żeby to wszystko na papierze pozornie wyglądało, że zdrowo i dobrze, nie? Więc wówczas też giełda pompuje. Więc ja teraz myślę sobie, a jeżeli będzie taka akcja, może trochę tutaj uda mi się przybliżyć, że rzeczywiście teraz jeszcze zejdziemy trochę niżej, tak? Gdzieś na przykład tutaj na okolice 4000. Następnie pod przyszły rok będziemy jeszcze pompować w górę, dobijemy do tego double topu i gdzieś tam w przyszłym roku, to oczywiście przy okazji by nam się też przełożyło na Bitcoina, że również by był ten przyszły rok no, pozytywny, ale gdzieś tam by czekała w zanadrzu taka laga w dół porządna na jakieś tam 3000 dla przykładu gdzieś tutaj, no ile tu jest na przykład 3500 czy 400 albo i nawet tutaj. Na poniżej 3. Jest to według mnie bardziej prawdopodobne. No, o tym warto na pewno pomyśleć, nie? Ale, dobra, przejdźmy do Bitcoina. Gdyby to się wydarzyło i ta laga w dół poszła tutaj, no to tak naprawdę co? Załóżmy, że Bitcoin spadł na kilkanaście nawet tysięcy. Gdzieś tam załóżmy, że początek 2025, to tak naprawdę każdy już wie, że to byłaby po prostu zwyczajna okazja inwestycyjna. Tam by nikt nie myślał, czy Bitcoin umarł, tylko ile jestem w stanie włożyć, no bo takiej kasy zainwestować, bo ja wiem, że to się podniesie. No prawdopodobnie, prawda? Tak większość osób liczyła, ja też. No ale jest jeszcze taki trzeci scenariusz, jaki widzę i on jest najbardziej, że tak powiem, taki interesujący. On jest bardzo ciekawy, chociaż no sami ocencie, czy jest prawdopodobny, nie? Mianowicie coś na rzeczy takiego Armagedonu, takiej, że powiem, no, kryzysu
finansowego, ale na skalę światową, także dolar, euro, wszystkie fidu, wszystko traci zaufanie, wartość swoją, jest rozjazd, taki po prostu upadek tego systemu. Coś, o czym też się gdzieś tam spekuluje, mówi. Niektórzy uważają, że to jest niemożliwe, inni, że to jest w ogóle po prostu no nieprawdopodobne, nie? No ale ja uważam, że to jest prawdopodobne. Nie wiem, czy za mojego życia. Ale właśnie być może tak, być może jeszcze za mojego życia coś takiego się wydarzy, bo ten system, który od dawien dawna funkcjonuje, oparty na długość, tak roluje, roluje, roluje i coś w pewnym momencie musi się zmienić, bo to nie może tak trwać w nieskończoność. To jest niemożliwe. To coś się wydarzy, tylko nie wiemy, czy za 5, czy za 50 lat, kiedy będzie coś na zasadzie takiej rewolucji, nie? Ale zobaczmy. Załóżmy, że wydarzyłoby się to szybciej niż później, załóżmy za kilka najbliższych lat. Ciężko wyobrazić sobie, jak duże tragedie by to za sobą no, poniosło, no ale nawet nie o tym teraz chcę myśleć, tylko pomyślmy o bicie, nie? O Bitcoinie. Jeżeli wszystkie, no wszystkie, po prostu te główne, tak, pary walutowe, waluty traciłyby zaufanie, czy Bitcoin też by tak zwyczajnie sobie spadł tam na jakieś śmieszne ceny i byłaby to znowu okazja inwestycyjna, czy może zachowałoby się zupełnie inaczej i po prostu mielibyśmy, ludzie zauważyliby, że zauważyliby tą taką podstawową, pierwotną cechę Bitcoina, to właśnie to, że można nim płacić peer-to-peer bez pośrednika i to wszystko, o czym my wiemy, ale póki co no, nie wykorzystujemy tego, bo nie oszukujmy się, Bitcoin teraz na dzień dzisiejszy to jest tylko spekulacja. I czy to ja go kupuję, czy ogromny fundusz inwestycyjny, robimy to po to, bo chcemy go za chwilę sprzedać drożej, prawda? No, nie ma tam nic złego. No, ale pod tym jest też ta warstwa użyteczności, która jest w takim uśpieniu. I wydaje mi się, że gdyby doszło do Armagedonu, gdyby to się obudziło, gdyby ludzie zauważyli, że to ma taką użyteczność po prostu. No to kurczę, naprawdę sky is the limit, prawda? I ciężko sobie wyobrazić, co i do jakich cen mógłby Bitcoin dobić. No, często powtarza się, że jesteśmy późno, 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 no, no jesteśmy już późno, no ale jakby taki scenariusz miał się wydarzyć, to teraz jeszcze nie jest późno, nie? Tylko wiadomo, on jest no bardzo, no bardzo mało prawdopodobny. Ale to nie oznacza, że to jest niemożliwe i to jest coś, co warto mieć na uwadze i dlatego jestem bullish as F, bo ja mam perspektywę długoterminową, więc zobaczcie, albo przyszły rok zgodnie z cyklem do góry, fajnie, realizujemy zyski, jest brawo, nie? Albo dłużej terminowy marazm, ale i tak z tendencją w końcu w górę, no to też dobrze, nie? No albo jakiś Armagedon, nawet jeżeli, no to wtedy właśnie tym bardziej ci, co będą mieli Bitcoina, na tym mogą wyjść jeszcze lepiej. Ja wiem, że są tacy ludzie, którzy na przykład kupują sobie, czy to oczywiście fizyczne złoto jednogramowe, czy nawet większe sztabki, a przy okazji skalpele, którym mówią, że będą w przyszłości odcinać sobie i płacić tym złotem, bo do tego powrócimy. Jeszcze myślę, że niedawno to miało więcej sensu. Jakąś na przykład dekadę wstecz, jak ktoś tak powiedział, to bym powiedział, no rozsądny gościu. Dzisiaj wydaje mi się, że to jest już trochę niepotrzebne. Mając bita, to prawdopodobnie właśnie bitcoinem byśmy to rozwiązywali, a nie tutaj fizycznym złotem, chociaż jasne, też fajnie go trochę mieć, prawda? To jest też coś, co każdemu bym polecił. Dobra, wróćmy do tego mojego tweeta. Napisałem taką rzecz, że możliwe, że ta Bessa, no bo jeszcze mamy tak rozciągniętą tą Bessę, to ostatni czas na pozyskanie jednego bita przez Szarego Kowalskiego, a to powinien być nadrzędny cel, tak? I taki bit odłożony na lata, bez emocji, bez takiego poczucia, że chcę go wypłacić, że mnie korci, bo obok chcę samochód czy coś, jakieś inne śmieszne rzeczy. Nie, bit odłożony, którego nie potrzebuję, nie chcę go, chcę, by tam leżał jak najdłużej. Tego każdemu z Was życzę. I teraz tak, widziałem w komentarzach, generalnie dużo ciekawych komentarzy, to piszecie szczególnie, że przesadziłem, bo taki Szary Kowalski to nie ma na kredyt, a co tam 120 koła na bitka, nie? Okej. Okay. Albo tu kolega pisze, że ktoś inny pisze, że
wśród Kowalskich posiadających oszczędności, średnia tych oszczędności to jest 30 tysięcy, prawdopodobnie jakieś statystyki, coś w tym stylu, a jak ktoś ma te oszczędności, to już nie jest Szarym Kowalskim, ok, spoko, ale chcę znaleźć taki komentarz, do którego chciałem się odnieść, może nawet dwa. Okej, Marcin pisze, Szary Kowalski zarabia 40 koła rocznie, wyjdź czasem z swojej bańki. 40 koła rocznie, myślę, że to jest bardzo mało, można na jakichś wioskach tak jeszcze ludzie zarabiają. W większych miastach, Warszawa, Kraków, Trójmiasto, to naprawdę to nie jest, to są bardzo, bardzo małe zarobki, ale w porządku. Jest co, myślę, że jedną rzecz muszę przyznać. Rzeczywiście w tym poście może błędnie się określiłem, bo napisałem, że być może ostatni czas dla Szarego Kowalskiego. Racja, ja nie miałem na myśli Szarego Kowalskiego, czyli kogoś, kto ma 40 koła rocznie. Wiem, że ta osoba ma inne problemy na myśli, jak buty tutaj, czy buty kupić, czy nie, a nie o Bitcoinie. Ja tutaj mówię o nas. Ja też uważam, że jestem Szarym Kowalskim i wszyscy, którzy my jesteśmy w krypto, którzy się tym interesujemy, którzy mamy taką trochę świadomość tego, co się na świecie dzieje, w jaką stronę to idzie, że to jest pewien scam, to my chcemy w jakiś sposób nie tyle, że walczyć, no bo ja nie mam zamiaru walczyć, tylko chcę się po prostu na to ustawić, tak? I też dlatego właśnie na przykład taka prywata, że ja się nie interesuję w ogóle polityką. W pewien sposób dojrzałem do tego, no każdy dojrzewa na swój inny sposób, tak, więc nie mówię, że coś jest lepsze, coś jest gorsze, to każdy musi pod siebie, ktoś na przykład dojrzewa do polityki, ja dojrzałem do tego, aby się od niej odciąć, jeszcze kilka lat temu, chyba cztery, jak były wówczas wybory do parlamentu, tam jeszcze o tym myślałem, dzisiaj totalnie mam wywalone tak daleko, jak tylko można, bo powiem wam, że doszedłem do tego, że dla mnie nie ma to absolutnie żadnej wartości, żadnej pozytywnej rzeczy to nie wnosi i wręcz jak teraz widzę, tak jak patrzę na ludzi i zauważam, że tak często rozmawiają o tej polityce, ekscytują się tym, już pomijam to, że i kłócą i sobie do gardeł skaczą, bo to też jest tego część, to też jest ta grupa ludzi, którzy ciągle z tego się śmieją, tak? No, mam kolegę, co ciągle mi przytacza jakieś cytaty tam jakiegoś Morawieckiego czy innego tam z Tuska. I ja myślę sobie, okej, to może było śmieszne raz, dwa, trzy, ale w kółko ciągle o tym wałkować, śmiać się z tego, to nie kumam. Więc do czego zmierzałem, że ja od polityki mam ręce tak daleko, jak tylko mogę. Zupełnie nie wiem, co się dzieje. Totalnie nie czytam tych newsów. Gówno mnie to obchodzi. I po prostu odnalazłem dla siebie taką ścieżkę, że dla mnie to pracuje, mi to działa, tak? Ja też wiem, ktoś mi raz powiedział, no ale żyjesz na przykład w tym czy innym kraju, podlegasz pod to czy inne prawo, pod tą politykę, więc poniekąd, no musisz tym się jakby, no nie możesz od tego uciec. W tym jest ziarno prawdy albo i jakiś krzaczek prawdy, ale też to nie znaczy, że walcząc z tym, cokolwiek mogę, wiecie, wychodząc z pikietami, czy ja wiem, że czasami nawet i to jest potrzebne, żeby ludzie zrobili jakąś rewolucję i niech oni robią, okej, nie, ale nie jest to dla mnie, ja z tym się nie czuję, po prostu lubię to obserwować, patrzeć czasami, znaczy obserwować, no nie tak, że czytam te newsy, bo nie, tylko po prostu, no jestem w tym systemie politycznym, no więc gdzieś tam to na mnie działa. Jak widzę, że coś się dziwnego dzieje, to po prostu myślę sobie, okej, co mogę zrobić, aby na przyszłość no od tego się uwolnić, albo inaczej powiem, po prostu zabezpieczyć przed tym, nie? No chcąc, nie chcąc, niestety lub stety, mamy w tym naszym krótkim życiu, ten krótki wycinek, bo co to jest, to kilkadziesiąt lat, no tutaj na linii całej historii, prawda, Ziemi, mamy taki wycinek życia naszego, w którym to rządzi pieniądz, tak? Tego się nie da, niestety, zaprzeczyć, więc tak naprawdę, co możemy robić, to szukać po prostu bezpieczeństwa, poduszki finansowej, bo to daje w pewien sposób wolność. Ale okej, bo się rozjechałem. Mówiłem o tym, że i uważam, że my, którzy mamy tu świadomość, mamy chęci, pewne zaangażowanie i co ważne, zdrową głowę, zdrowe ręce, nogi, to naprawdę jesteśmy w stanie nawet dzisiaj ze 120 koła tego bita jednego uciułać. Pamiętajmy, że
czasami trzeba wyjść naprawdę z tej bańki, naprawdę zastanowić się, co się obok dzieje, no bo jest dużo rzeczy, których nie dostrzegamy. Jest setki i tysiące sposobów na jakiś lepszy zarobek, więc naprawdę jak ktoś jest, to co mówiłem, właśnie zdrowy i ma ręce i nogi, to niech mi nie mówi, że jest niemożliwe dzisiaj odłożyć 100 koła. Naprawdę jest. Gdzieś tam w Skandynawii 3 lata pracy czy ile i masz to, tak? Więc czasami warto pomyśleć, czy nie chcę poświęcić jakiegoś czasu, aby zyskać taką poduszkę bezpieczeństwa, takie zaplecze tego bita zakopanego na 20 lat, który daje bardzo, bardzo fajne uczucie. I też komentarz kolegi, który napisał, że kolega Przemo napisał, że będzie się głośno śmiał, jeżeli faktycznie wyjdzie na jaw, że Bitcoin wyciła nas wszystkich głęboko, okaże się, że było to idealnie zmanipulowane, czy my byliśmy zmanipulowani, i był on po to stworzony, aby nas ubrać i zostawić na lodzie. I wiesz co, no takie rzeczy to powtarzane są od nastu lat, że upada, że gleba, że Satoshi wszystko sprzeda i tak dalej. No jak widać, naście lat mija, dlatego wydaje mi się, że to już jest naprawdę z każdym już nie rokiem, a dniem Bitcoin się rozrzedza, więc jest to coraz mniej prawdopodobne. Jasne, wiemy o tym, że górnicy, gdyby się zmówili, wszyscy mogą jakieś nowe zasady wprowadzić. No są takie też rzeczy, ale no powiem ci tak, też się zdziwiłbym, ale też bym się, tak piszesz tutaj, bym się głośno śmiał, ja też bym się śmiał, bo to jest też ważna rzecz, o której jakby mało chyba osób też to rozumie. Słuchajcie, jesteśmy, albo okej, inaczej, ja nie wiem kto co robi, ale ja jestem tutaj, ja się z tego śmieję. Ja staram się tutaj działać w dobrej sprawie, dla siebie oczywiście, ale jeżeli to wszystko by szlak trafił, to naprawdę bym pod pociąg nie poszedł. Absolutnie nie ma w ogóle o tym mowy. I tak naprawdę polecam wam do tego podchodzić. Inwestujmy tyle, ile możemy. Bawmy się tym. To wtedy jest dużo przyjemniejsze, bo jak ja widzę, czytam te komentarze tego polskiego podwórka, ile tu jest kurwa dramy, tutaj są wszyscy, każdy każdego szczypie, bo ten dostał 5 dolarów, a ten 15, a ten tutaj kurwa książkę sprzedał. Ludzie, naprawdę trzeba się ogarnąć. To nie o to chodzi. Wszyscy tutaj jest... Okej, nie wiem, co oni robią, więc jeszcze raz, dobra, nie mówię, bo często używam wszyscy, a to jest takie moja słabość. Cholera wie, co tam wszyscy. Ale ja, ludzie, z tym się otaczam, kryptokamikadze, bardzo dobry znajomy, uważam, że robimy to, co robimy, z myślą o swoim najlepszym interesie, przekazujemy jakąś wiedzę tutaj w ten internet, no to ludzie słuchają, ale to nie są porady, wskazówki, na nic nie namawiamy, na nic nic nie wciskamy. Nie ma tego, nie ma. To ludzie sobie sami wysysają z palca. Zauważyłem, że ludzie co robią, to potrafią przekształcać, co powiesz, potrafią dopisywać sobie scenariusz, potrafią sobie dołożyć ramy czasowe takie, żeby im pasowało, że o, powiedziałeś, tak było inaczej. Tak samo jak ostatnio jakiś kolega napisał mi, że przy Heksie za 3 centy mówiłeś, że jakby sprzedawać dom i chodzić w Heksa, po pierwsze tak nie powiedziałem, a od tego czasu spadł 10 razy, prawda? I tam odpisałem mu, że właśnie po pierwsze nie powiedziałem tak. Jak już coś przytaczasz, to przytacz to dobrze. Po drugie, to ja tam właśnie powiedziałem wyraźnie, dla mnie cena dokładnie 2,5 centa to jest taki mój poziom, że wtedy, w tamtym czasie, to było przed Pulszczejnem, Pulszczejn był na horyzoncie, było ten, jeszcze to wydarzenie, które miało w moim rozumowaniu, Heks miał kotwicę, miał czego się chwycić jeszcze do wybicia, więc wówczas uznałem, ja tam ładuję się, nie sprzedam domu, ale po prostu, że tam jest duża okazja. Ja tam wsadziłem 3 bitcoiny w tego Heksa i 2 miesiące później, czy 3, wyjąłem niespełna 4x. O tym mówiłem, o tym pisałem, nie? I dla mnie wtedy to był jakby mój najlepszy trade, taki zrobiłem. Sprzedałem przy 10 centach i to, że teraz mamy 100 razy mniej, czy ile, to mnie nie interesuje. I teraz, jeżeli ktoś ogląda mnie ze zrozumieniem i słuchał tego, No to nie pisałby tak, nie pisałby, że o, mówiłeś przy 3 to, a jest teraz 0,0, tam 0,3, nie? No to jest śmiechu warte. Czyli powtarzam, ludzie zauważam, że zbyt po prostu przeistaczają, zmieniają fakty i często
też, no może nawet krzywdę sobie robił, więc to jest też taka też moja, powiedziałbym, że pewna refleksja, jaką też się uczę, bo ja jestem, wiecie, na YouTubie jestem od roku i też się uczę tego, że no ludzie niestety, ale kopiują cię, tak? Ja bardzo tego nie chcę, ja to powtarzam, o tym mówię, nie kopiujcie, to nie jest porada i tak dalej, ale oni to robią, więc dlatego też trochę postanowiłem zmienić moją strategię. Strategię, źle powiedziane, po prostu to, jak się wyrażam, i muszę bardziej chwytać się za język i bardziej świadomie, bo czasami tak jest, że o czymś mówię, wejdę w takie flow i coś palnę, nie? Że wiecie, na przykład, że tu coś się opłaca. Nawet jak tak mówię, to się opłaca dla mnie w tym momencie, a nie dla wszystkich, i to jest coś, co jakby jest dla mnie teraz ważne, żeby to zaznaczać. Ale dobra, bo się rozjadę, też mnie to długo nie było i dlatego mogę zacząć gadać o różnych dziwnych rzeczach. Co do Bitcoina, chciałem powiedzieć tak. Jestem bullish AF na lata. Uważam, że co się nie wydarzy teraz, w najbliższych miesiącach i nawet latach, rok, dwa, dla mnie ma małe znaczenie, bo i tak, no chyba, że naprawdę wybijemy w przyszłym roku na tej, no właśnie, tej hoście, no to tam na pewno coś sprzedam, ale jak nie, to po prostu robię swoje i czekam na lata w przód. I tego Wam też życzę, takiej, powiedziałbym, chłodnej głowy, nie? Bo to, jeżeli chcecie szybko zarobić, no to nauczcie się w trading, tylko właśnie nauczcie się, nie? Bo to jest też temat, który poruszę pewnie na kolejnym filmie, bo zauważyłem, że według ankiety, jaką zrobiłem, bardzo dużo osób mówi, że trading uważa, że jest łatwy. Na przykład, że jest łatwiejszy od pokera, gdzie uważam, że trading jest dużo bardziej skomplikowany od pokera, ale w ogóle trading jest trudny. Ludzie myślą, że jest łatwy dlatego, że możesz otworzyć pozycję, idź spać albo na rower, albo na siłownię, a w tym czasie myślisz, że kasę zarabiasz, wracasz, zamykasz pozycję, jesteś na plus. Ale to tak nie działa, mimo że tak to wygląda. Teoretycznie, z boku patrząc, to za drzwiami takiego tradera, który to robi świadomie, systemowo, schematycznie, on tam jest tyle rzeczy, że 99,9% takich osób, co myśli, że to jest łatwe i tak będzie robić, oni o tym nie mają pojęcia. I właśnie dlatego takie nieświadome zagrywanie, bawienie się, to jest zabawa, to jest hazard, to jest bzdura, to jest coś, na czym nie zarobisz pieniędzy. Nie zarobisz. Na jak chwilowo zarobisz, to i tak potem stracisz. Więc o tym muszę nagrać materiał, bo to jest też dłuższa rozkmina, bo mam zamiar trochę pogadać o pokerze i o tradingu, jak to się łączy, w czym jest podobne i tak dalej. Ale generalnie trading jest skomplikowany, tak? I jeżeli ktoś mówi, że jest łatwy, no to jest niepoważny, albo nie traduje, albo nie wiem, udało mu się coś, tak, ale pokażcie mi tradera, który, takiego day tradera, który każdego dnia siedzi przy kompie, jak w pracy, i sukcesywnie, regularnie, tak, miesiąc, czy też rok do roku, prezentuje profit, tak. Takich osób jest bardzo mało, bo to jest po prostu zwyczajnie trudne, tak, co nie oznacza, że niemożliwe, bo jak najbardziej możliwe. I może na sam koniec, bo się na pewno też rozjeżdżałem, miałem jeszcze w głowie inne rzeczy, ale chcę Wam pokazać na koniec jeszcze raz, już większość z Was pewnie to widziało. Zobaczcie, że ja rok temu, to już rok minął, jak nagrałem taki film, jak zabezpieczam ja swoje krypto właśnie na 15 lat plus. No bo jak myślisz o 20 latach, to musisz mieć pewność, że te 20 lat twoje klucze są bezpieczne. I polecam wam ten film. On jest trochę dłuższy, pół godziny, ale tam właśnie o tym mówiłem, jak ja to robię, ile portfeli używam, jakich, kiedy, czemu, bo mam ich co najmniej kilka. I to myślę wam fajnie otworzy taki wizerunek, nie? Jak to można robić, że i się bawić na YouTubie, i bawić się w telefonie, bo każdy z nas ma krypto w telefonie, nie ma w tym nic złego, tylko należy wiedzieć, jak to robić, tak? No i jak trzymać to krypto też na 15 lat plus. Dobra, czyli co? Tyle na dzisiaj. Dzięki Wam po dłuższej przerwie. Myślę, że teraz wróciłem z takich, że to powiem, wakacji, i myślę, że trochę motywacji mi wróciło, aby więcej na YouTubie gadać. Co do Pulszczejna, no to jest marazm, mało się dzieje, więc tutaj nie mam co wiele mówić. Ale z tego, co wiem, to niedawno ruszyła platforma Fiat na Pulszczejnie. No i czekam na Femurs, tak? Na Femurs, który ma ruszyć też wkrótce. Tam też było poświęcenie z mojej strony. Jeżeli Femurs ruszy, no być może we wrześniu już.
no to też temu będę się przyglądał i też będę Wam tam update'ował. Przypomnę, że to będzie taka platforma, gdzie będzie można między innymi shortować sobie na dźwigni do minus nawet 30, jakby taki, wiecie, trading, tylko w sposób decentralizowany. Będzie można shortować sobie tam swoje wybrane coiny z ekosystemu Pulsechaina, więc dla niektórych osób to może być nawet niezła zabawa, tak? Przecież są tacy, którzy uważają, że wszystko leci tam do zera, tak więc pozakładać short na wszystkim i zbijać śmietankę. Dobra, raz jeszcze życzę Wam wszystkiego dobrego i do usłyszenia za jakiś czas. I okej, na sam koniec jeszcze taka myśl, słuchajcie, zbierać bita. Myślę, że jeden bit to naprawdę powinien mieć każdy z nas, kto jest w krypto. To powinien być jego główny number one cel. I teraz być może nawet taki marazm, jaki wystąpi, być może zjazdy, jakie będą, być może to, że w tej chwili ktoś, Kowalski, nie ma kasy, załóżmy, nie mam kasy na bita, ale mogę co miesiąc go skubać. To nawet i dobrze, że teraz mamy taki marazm i takie niższe poziomy i może jeszcze spadniemy niżej. To jest właśnie czas, żeby kolekcjonować i nie dziś, nie za miesiąc, może nie za pół roku, ale może za 3 lata sukcesywnego odkładania jednego bita można osiągnąć. Tak? Tak myślę, że jest to dosyć osiągalne. Trzymajcie się, cześć!